Słuchacie magazynu reporterskiego, przed mikrofonem Michał Michta. Dziś zaglądamy do Ostrowca Świętokrzyskiego, by przedstawić wam grupę młodych wolontariuszy z tego miasta. Organizują oni właśnie projekt skierowany do uczniów ostrowieckich szkół. Będą warsztaty i ciekawe spotkania. Inicjatorzy projektu chcą w ten sposób zachęcić swoich kolegów do aktywnego działania. Pokazać, że warto angażować się w działalność społeczną. Co to za projekt? Jakie dokładnie działania zostały zaplanowane i jakie są cele? O tym już opowiada lider projektu Patryk Stępień. Projekt Youth Sapiens Młodzież Rozumna to projekt społeczny, który organizujemy w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Olimpiada uczy nas doświadczenia i praktyki, której nie mamy możliwości nabyć w szkole, gdyż w szkole uczymy się tylko teorii i chcemy przyswoić tą praktykę i doświadczenie, które później możemy wykorzystać w szukaniu pracy, a to już za niedługo, bo kończymy liceum i wyruszamy na pierwsze połowy pracy. Projekt ma na celu zachęcić setki młodych osób z naszego miasta do wolontariatu. Chcemy zachęcić do działań społecznych. Chcemy pokazać, że można coś robić, że można wyjść z domu i fajnie się bawić, a nie tylko siedzieć i spędzać czas przed komputerem. No i tak jak już mówiłem, odbiorcami będzie młodzież z naszego miasta, którą chcemy aktywizować. Głównie kierujemy naszą propozycję do szkół, gdzie będą przeprowadzane warsztaty z osobami, na przykładzie których możemy pokazać, że działania mogą wnieść dużo dobrego. Między innymi będą warsztaty z rzecznikiem młodzieży, właśnie, która pani zaczynała od wolontariatu, a teraz doszła do tego, że jest rzecznikiem w naszym województwie. I to będą główne warsztaty właśnie, które chcemy zorganizować. Ponadto będą ostrowieckie gry bez prądu, które pokażą, że można wolontariacko działać i można zorganizować fajne warsztaty dla młodzieży, że można się fajnie bawić. Będą warsztaty z charakterystyki, czyli z malowania twarzy, robienia blizn. Będą warsztaty z Harcerskim Centrum Pierwszej Pomocy i przedstawienie wolontariatu medycznego, że istnieje taka możliwość podjęcia się takiego wolontariatu, ratowania ludzkiego życia w ramach wolontariatu. I warsztaty z wolontariatu w schronisku dla psów i kotów. Ten projekt realizujecie w ramach takiej ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii. No tak, zgadza się. Ta olimpiada jest na całą Polskę. Młodzież z liceów i techników organizuje takie olimpiady, także z Ostrowca jest kilka grup. To, że swoim projektem chcecie zachęcić innych do tego, żeby aktywnie działali społecznie, żeby angażowali się w wolontariat, to jest też efekt tego, że widzicie, że mało osób jest zainteresowanych wolontariatem? Tak, w ogóle problem społeczny, który chcemy rozwiązać, to właśnie brak chętnych do wolontariatu. No i poprzez ten projekt chcemy zachęcić, chcemy pokazać, że to jest dobre, że to się opłaca, że można działać i, tak jak już mówiłem, mieć przy tym fajną zabawę. Zachęciliśmy partnerów, którzy będą nam pomagać. Role partnerów są ważne, gdyż niektórzy udostępniają nam salę, udostępniają nam materiały, czy pokazują na samych sobie, że u nich też można podjąć ten wolontariat, tak jak na przykład Harcerskie Centrum Pierwszej Pomocy, gdzie można podjąć wolontariat medyczny. Powiedziałeś, że projekt adresujecie do młodzieży z Ostrowca. W jaki sposób ta młodzież będzie mogła brać udział w tych poszczególnych działaniach? To jest tak, że każdy może się zgłosić, każdy może przyjść? Znaczy, mamy grupę odbiorców w poszczególnych szkołach dla poszczególnych klas, ale wydarzenie jest ogólnodostępne dla każdego, także młodzież serdecznie zapraszamy. A ponadto na spotkaniach pokażemy dobre praktyki i przekażemy organizacje, w których będzie można podjąć taki wolontariat, żeby to nie były tylko warsztaty, ale także zachęciły do tego, żeby wstępować do tego wolontariatu. Martyna Cichocińska, jestem członkiem zespołu. Dlaczego chciałaś się zaangażować w ten projekt? Znaczy, ogólnie to wyszło w bardzo zabawny sposób, bo po prostu dostałam wiadomość od Patryka, że potrzebują członka do wolontariatu. My jesteśmy ogólnie grupą wolontariacką, każdy z nas w jakiś tam sposób działa na mieście i stwierdziłam, o, coś nowego, no to czemu nie? Podjęłam w ogóle takie kroki ogólnie przez nasze miasto, bo na przykład w Ostrowcu, jeśli powiem, umiera. Cały sobie umiera, młodzież wyjeżdża, nie ma co robić. I ta młodzież, która została, cały czas narzeka, że o, nic nie ma gdzie wyjść, nie ma co robić, nie ma gdzie pójść. No i to jest takie, no pełno jest rzeczy, gdzie można coś zrobić, ale nikt o tym nie wie. No stwierdziłam, że ktoś musi się za to wziąć i poczułam takie wyzwanie wewnętrzne, że muszę pójść i po prostu pokazać tej młodzieży, że coś można robić. Dlatego właśnie zorganizowałam przykładowo razem z MCK-iem u nas w Ostrowcu właśnie takie gry planszowe, gdzie można przyjść, co się odbywa w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, można przyjść, pograć. Zachęcamy też ludzi, że przychodzili nam pomagali, że ktoś umie przed jakąś tam grę wgrać, to wtedy pokazuje przykład innym. Ogólnie no po prostu lubię to, czuję takie wewnętrzne wyzwanie przed pomaganiem przy schroniskach, przy zwierzętach, przy młodzieży, ogólnie praca daje mi taką satysfakcję. Ja nie chcę żadnych pieniędzy za to, czy cokolwiek, tylko po prostu samo to słowo dziękuję od kogoś daje to takie poczucie, takie spełnienia wewnętrznego. Wspomniałaś o tych grach bez prądu, czyli to nie jest inicjatywa zupełnie nowa, ona będzie teraz w ramach tego projektu kontynuowana, ale te ostrowieckie gry bez prądu już się odbywają. Tak, odbyły się już dwa spotkania, zapoczątkowałam to, udało nam się wprowadzić te gry razem w nasz projekt, ale mam zamiar to ciągnąć cały czas, żeby nie było, że jedno spotkanie, drugie spotkanie i koniec, tylko żeby to cały czas trwało, żeby można było gdzieś pójść, zobaczyć coś w pokoju takiego klubu, że można
przyjść, pograć, posiedzieć. I to nie jest tylko do młodzieży, tam mogą przyjść starsi, dzieci z rodzicami, posiedzieć, pograć. No i ogólnie nam to rozszerzę, bo to jest pod fantastykę. Jakieś gry, sesje, może bitewniaki z figurkami, coś zrobić. Powoli się tam rozkręcać. Te spotkania to jest taka możliwość, że można zagrać? Czy są jakieś rozgrywki, czy też, nie wiem, spotkania bardziej o takim charakterze informacyjnym? Co dzieje się na tych spotkaniach? Znaczy początkowo mamy same gry planszowe. Gry planszowe, karciane, przychodzi się, gra. Mam zamiar rozkręcić, że zrobić takie, jakby to powiedzieć, tak zwane sesje. To są, że ludzie wcielają się w postacie fantastyczne, krasnoludy, magów, elfów i może tak, że możemy zrobić larpy, które grają, że ludzie wczuwają się naprawdę w to i udają takie postacie, albo przy stole, przy kartkach rzucamy kościami i gramy. Myślałam też nad bitewniakami, to są takie, są fajne takie fantastyki, co układają sobie całe takie stosy figurek, z tymi figurkami walczą, specjalna technika, tam normalnie o linijce, wszystko się, trwają wielkie gry, bitwy, walki, całe wojny. To zajmuje czasu, ale to jest naprawdę coś fajnego i ogólnie, jeżeli to by się rozkręcało dalej, próbowałabym zorganizować takie ogólnie większe spotkanie, czy jakieś takie prelekcje na temat fantastyki, science fiction, fantastyki to jest, można powiedzieć, no, o zombie, krasnoludach, o magach, ale też bardziej przyziemnych rzeczach, jak na przykład polskie legendy o smokach, których naprawdę wiele, bardzo dużo osób o nich nie wie. I no w tym klimacie to się będzie odbywać. No właśnie, wiele lat temu, gdy na topie były gry komputerowe, wydawało się, niektórzy już skazywali na porażkę, na śmierć wręcz gry planszowe. Teraz chyba możemy powiedzieć śmiało, że te gry planszowe wracają do łask, że coraz więcej ludzi chce wrócić do tego, co było wcześniej, że to zafascynowanie grami komputerowymi gdzieś tam mija i ludzie wracają do planszówek. Nie zawsze, ale tak, zaczyna się to powoli wracać. Znaczy, ja mam taką przyjemną nadzieję, no bo ja nienawidzę, znaczy, oczywiście, ja też gram w gry komputerowe, lubię grać w gry komputerowe, ale trzeba też wziąć pod uwagę to, że nie można cały dzień go siedzieć przy tym komputerem i wpatrzeć, wpatrzeć się w ten monitor, psuć sobie oczy, jak można wyjść gdzieś na zewnątrz i pograć z ludźmi, spotkać się, ale to jest dwa razy więcej emocji, kiedy grasz w tą samą grę, co na komputerze, tylko że w wersji planszowej, bo są też i takie. Można sobie pograć w różne rzeczy, przy tak samym serce na topie ten Wiedźmin. To można sobie pograć Gwinta, mamy karciankę Gwint normalnie u nas u siebie i możemy grać w Gwinta ręcznie, a nie na komputerze w grze, tylko ręcznie, więc to wszystko uda się jakoś w ten sposób pogodzić. Po tych dotychczasowych spotkaniach, które już się odbyło, widać, że udało się zachęcić jakąś grupę młodzieży z Ostrowca do tego, żeby chciała uczestniczyć w takich spotkaniach? Tak, mamy całą grupę już 40 osób, które przychodzą na każde spotkanie, z czego aż była sama zaskoczona. Jest grupa chyba około 6 chłopaków. Oni mają około 10 do 12 lat. Nie wiem, skąd dowiedzieli się, no bo były wszędzie plakaty i tak dalej. Dowiedzieli się w pewien sposób, jakoś pewnie jak zwykle z Facebooka. Dowiedzieli się o tej grze, przychodzą i sami do nich przyjeżdżali, pytali się, kto zorganizował tę grę. To jest świetny pomysł i oni powiedzieli, że będą przyprowadzać swoich znajomych i tak dalej. To jest w sumie takie świetne, bo to jest ta młodzież, która niby siedzi przy komputerze, okazuje się, że ona też chce czegoś, spodobało im się to i jeżeli będę ciągnąć to dalej, mam nadzieję, że będę ciągnąć to dalej, to może zachęcę i więcej tej młodzieży, żeby coś robić. Potem może coś na większą skalę się zrobi. Żeby po prostu ruszyć tą młodzież z tego miasta, żeby zachęcić ich do tego, a im więcej w sumie tej gry, tego wszystkiego, tym więcej może osób zachęciłoby się, żeby sami coś organizować, a pokazać ten wolontariat. We współpracy z Ostrowieckim Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt Animals będziemy wprowadzać wolontariat w schronisku, które prowadzi to stowarzyszenie. Będziemy chcieli zachęcić młodzież do tego, by pomagała psiakom, by pomagała nam w prowadzeniu w ogóle tego schroniska, bo tam tym psiakom potrzeba takich podstawowych czynności, które mogą zaznać w domu, a w schronisku nie bardzo. Nawet głaskanie się przyda, nawet ich wyprowadzenie na jakiś spacer. Wszystko jest potrzebne. I właśnie chcemy wprowadzić ten wolontariat, chcemy pokazać, że można taki wolontariat podjąć u nas w mieście. Takiego wolontariatu w schronisku jeszcze nie ma u was? To znaczy jest w Ostrowieckim Stowarzyszeniu Zwierząt Animals jest ten wolontariat wprowadzony, aczkolwiek my chcemy jeszcze go bardziej upowszechnić, chcemy jeszcze więcej wolontariuszy zdobyć dla zwierzaków. W planach będą też warsztaty z charakterystyki. Co to za warsztaty? Znaczy ogólnie ja zajmuję się osobiście, jako to jest moje hobby, taką charakterystyką filmową. Robienie przykładowo właśnie takich sztucznych ran, malowanie się na różne postaci filmowe. Przykładowo taki Joker, czy sam Jack Sparrow zrobione z tymi wąsami ze wszystkim. I będą właśnie warsztaty pokazane takie jak najprostszym sposobem, rzeczami takimi domowymi. Można zrobić sobie przykład sztuczne blizny albo makijaż taki na twarz, żeby być nie do poznania. Można sobie, żeby pokazać, że ludziom, dzieciakom zobaczymy, kto przyjdzie. Jak można w różny sposób ucharakteryzować robi sobie strój, takimi z prostymi rzeczami, które znajdują się zwykle w domu. Żeby nie kombinować, bo rzeczy dla charakterystyki rzeczywiście są bardzo drogie i mało osób może korzystać z tego, no bo kto będzie dawał 300 za farby, no. No takie, jeżeli ktoś jest początkujący, a ja mogę pokazać takie sposoby domowe i jak można zrobić naprawdę bardzo fajne rzeczy, a nikt by się tego nie spodziewał, że taki efekt może dostać zwykłą chusteczką i klejem. No właśnie, bo chciałem o to dopytać, żebyśmy też nie zdradzali wszystkiego, a zachęcili Ostrowczan do udziału w tych warsztatach, ale z jednej strony trochę opowiedzieli, jakimi domowymi rzeczami można ucharakteryzować
właśnie wspomniałaś o chusteczce, kleju. Tak, no bo to znaczy, to wszystko zależy od jakiego się chce efektu, bo można zrobić efekt czas zniszczonej skóry, czy nawet sztucznej krwi i to jest tak, że to można, wystarczy przykładowo szklanka wody, jakiegoś barwnika, albo nawet samej kawy, czy soku truskawkowego. Można naprawdę niesamowite rzeczy zrobić za pomocą zwykłych rzeczy, które znajdują się w domu, tak jak zwykłe igły, chusteczki, kleje, zwykłe nawet farby takie koloryzujące, takie plakatówki. Naprawdę można bardzo dużo rzeczy zrobić z takimi prostymi sposobami, rzeczami znajdującymi się w takiej zwykłej szufladce od biurka. Tych działań w ramach projektu przewidzieliście wiele. Gdzie będzie można znaleźć informacje o nich, o tym, gdzie one będą się odbywać, kiedy? Mamy fanpage na Facebooku, gdzie można na bieżąco szukać informacji i dokumentacji zdjęciowych z naszych wydarzeń. Mamy też założone wydarzenie, gdzie będziemy na bieżąco publikować plakaty poszczególnych wydarzeń. I mamy stronę internetową www.młodzieżgym.com i tam też można znaleźć wszelkie informacje na temat naszego projektu. O projekcie opowiadali Patryk Stępień i Martyna Cichocińska. RMF Max o regionie.